Droga krzyżowa z udziałem młodzieży dekanatu Pustków-Osiedle rozpoczęła modlitewno-edukacyjne spotkanie młodych pod hasłem Prymas Tysiąclecia, błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, świadek dwóch totalitaryzmów XX wieku. Na 10. jubileuszowe zebranie przy Górze Śmierci zaproszono w święto podwyższenia Krzyża Świętego. Kolejne spotkanie na Górze Śmierci w Pustkowie to okazja do tego, aby wspomnieć postać błogosławionego już księdza kardynała Wyszyńskiego, który w sposób szczególny jest patronem tych naszych czasów i starań o wolność naszej ojczyzny, o piękno tej ojczyzny. A w tym miejscu, w którym tak wielu ludzi właśnie zginęło, także oddając życie za ojczyznę, chcemy upamiętnić nie tylko ich, ale także i wszystkich bohaterów tego czasu wojny, tych czasów także i powojennych, w których walczono o wolność, prawdziwą wolność naszej ojczyzny. I gromadzimy się tutaj jako wspólnota ludzi młodych, aby właśnie w ten sposób wyrażać także i nasz patriotyzm, troszcząc się o to miejsce, poznając swoją historię, pamiętając o niej i poznając także życie i sylwetkę błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, czerpać z niej inspirację do swoich codziennych życiowych wyborów, bo przecież tak jak on chcemy być piękniejszymi Polakami, chcemy prawdziwie kochać i Boga, i Ojczyznę. 10. modlitewno-edukacyjne spotkanie młodych. 14 września 2021 roku. Jubileuszowe spotkanie, podczas którego przybliżamy postać wspaniałego człowieka. Człowieka, który walnie wpłynął na historię naszego narodu, naszej ojczyzny, ale pewnie też i Europy i świata. Postać księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, niezwykle piękna, wzniosła. Postać człowieka, który walczył o dobro, walczył o miłość, walczył o przemiany społeczne w naszym narodzie, w naszej ojczyźnie. Przez całe swoje życie miał kontakt z różnymi ludźmi, dobrymi i złymi. Na jego, że tak powiem, życiorysie odbiły się, że tak powiem, losy też i naszej ojczyzny, ponieważ żył w czasach, kiedy funkcjonowały dwa zbrodnicze totalitaryzmy XX wieku, mianowicie komunizm i nazizm. I z tymi obydwoma totalitaryzmami spotkał się osobiście. No niestety na jego oczach wydarzyła się II wojna światowa i cały okres powojenny. Wojna wpłynęła na losy Polski, Europy i świata. Natomiast on w swojej posłudze codziennej, posłudze kapłana, biskupa, prymasa, starał się nieść podstawowe przesłanie chrześcijańskiej miłości, dobroci, wniósł do swojego posługiwania bardzo wiele. Przez historię naszej ojczyzny zapisał się w wielu trudnych momentach. On sam przypłacił wierność swoim ideałami, uwięzieniem, prawda? 3 lata internowania między 1953 a 1956 rokiem, ale to go nie złamało. Mało tego, on w trakcie tego internowania działał, myślał o Polsce, myślał o Kościele, myślał o tym, co będzie dalej. W trakcie tego internowania między innymi przygotował przecież uroczyste śluby na Jasnej Górze, prawda, które później zostały odczytane pod jego nieobecność. Ale on duchowo wtedy łączył się przecież z Jasną Górą. To on przecież uczestniczył w takim, że tak powiem, próbie pojednania polsko-niemieckim poprzez podpisanie się pod listem do biskupów niemieckich, prosząc o pojednanie i o wybaczenie sobie nawzajem, prawda? To on przygotował Polskę, naród do milenium chrztu naszej ojczyzny w 1966 roku. On z kolei był niezwykle bliską osobą dla drugiego naszego wielkiego Polaka, dla Jana Pawła II, Karola Wojtyły. I jak sam papież wspomniał zaraz na początku swojego pontyfikatu, że gdyby nie postawa księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdyby nie jego posługiwanie, jego ofiara, prawda, jego poświęcenie, nie byłoby dzisiaj papieża Polaka. Wszyscy obecni zmówili modlitwę za zmarłych, bohaterów i ofiary II wojny światowej oraz za ojczyznę przy pomniku na Górze Śmierci. Marian Matkowski zaprosił wszystkich do wysłuchania gawędy poświęconej historii uwięzienia prymasa Polski, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego przez władze komunistyczne. Program zakończyło zwiedzanie ekspozycji historyczno-dydaktycznej przy Górze Śmierci w Paszczynie.